jesteśmy przy punkcie trzecim, a nie, drugim. Przyjęcie protokołu z 53. sesji Rady Gminy Jedniale Blisko. Protokół był do wglądu. Czy są jakieś uwagi? Głosujemy przez podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu w brzmieniu, który został wyłożony do dyspozycji? Dziękuję. Stwierdzam jednogłośne przyjęcie protokołu. Interpelacji, sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Szanowni Państwo, realizujemy zadania zapisane w załączniku budżetowym. Jest już gotowa dokumentacja na chodnik w Sadkowie, od Sadkowa do szkoły w Natolinie. Czekamy na ostatni dokument, który nam da możliwość złożenia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenie. To jest operat wodnoprawny. Ta procedura jest już mocno zaawansowana, z tego co wiem. Tak samo jest z dokumentacją techniczną na drogę 699 od przejścia kolejowego do kładki po drugiej stronie torów. Również trwają prace na etapie piątym kanalizacji oraz na etapie kanalizacji w Siczkach. W Siczkach są pewne problemy ze względu na bardzo, bardzo wysoki stan wód gruntowych. Trwają pompowania, ale prace wyglądają w ten sposób, że dwa dni jest pompowana woda, a trzeciego dnia dopiero można położyć rury w wykopie, więc prace te się przedłużają, aczkolwiek posuwają się do przodu. Jest podpisana już umowa na wykonanie boiska przy szkole w Myśliszewicach. Te prace rozpoczną się niebawem, a zakończą się 30 sierpnia. To również podpisana jest umowa i za chwilę rozpoczną się prace w Groszowicach przy przebudowie drogi od kościoła do w okolicy pana Płatosa z budową chodnika po lewej stronie, patrząc od strony kościoła. Również bardzo sprawnie idą prace przy budowie chodnika w Lasowicach. Tam wydaje się termin niezagrożony, z tego co wiem, z koniec lipca, a więc ten chodnik zostanie ukończony. Ponadto budujemy plac zabaw w Piotrowicach. Przygotowujemy do posadowienia elementów placu zabaw również we Wrzosowie. Te prace rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Interpelacje i zapytania radnych oraz mieszkańców. Proszę bardzo, pan Piaseczko. Proszę włączyć. Ja mam takie pytanie. Jaka jest sytuacja z pojemnikami? Bo część mieszkańców po prostu zabrano pojemniki, część pozostawiono, część musiała odkupić. Jaka jest obecnie sytuacja z tym pojemnikami? Ja może od razu odpowiem, bo ten temat był uzgodniony na spotkaniu z Państwa sołtysami. Za około do dwóch tygodni będzie spotkanie z zarządem Ecoli Interbudu czy którymś z tych prezesów i oni dokładnie powiedzą i rozwieją wszelkie wątpliwości, ponieważ pewne kwestie dotyczą mieszkańca i firmy, a nie urzędu gminy. W związku z tym, ponieważ z jednej strony słyszymy sygnały, które się nie pokrywają z drugą stroną, chcemy zrobić spotkanie, o czym Państwo sołtysi zostali poinformowani. Zostaniecie Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani, tak żebyście mogli na to spotkanie sobie zarezerwować czas, a jednocześnie powtórzę to, co mówiłem na spotkaniu z Państwem. Proszę, żebyście się Państwo przygotowali odpowiednio do tego spotkania, spisując sobie czy pytania, czy kwestie, które Państwa nurtują. Dziękuję bardzo. Czy to ma jeszcze jakieś pytanie? Ja chciałam się zapytać w imieniu mieszkańców ulicy 1 Maja.
jak wygląda sytuacja właśnie związana z modernizacją tej drogi, ponieważ mieszkańcy 4 maja również napisali pismo do pana wójta. Kilkadziesiąt osób podpisało się pod tym pismem. Ja wiem, że pan wójt odpowiedział, że na chwilę obecną trwają negocjacje z koleją, jednak to mieszkańcy to troszeczkę już zaczyna bardzo podnosić ciśnienie, że tak powiem, ponieważ biorąc pod uwagę, że został tam przeniesiony przod, jest większe natężenie ruchu i mieszkańcy też nie są głupi. Wchodząc na stronę Wszystko Emisja, można poczytać, prawda, jakie jest zagrożenie dla zdrowia, jeżeli chodzi o emisję w przypadku drogi Szyczowej. No i właśnie bardzo są rozgoryczeni tą sprawą, że jest tam duże natężenie ruchu, prawda, droga się pyli, jest dużo kurzu, pyłu, i to niestety w dłuższej perspektywie będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dlatego proszę bardzo, żeby jakoś po prostu, bardziej skutecznie rozmawiać z koleją, żeby coś w tym kierunku zrobić. Na chwilę obecną propozycja mieszkańców jest taka, żeby może postawić jakiś znak, znak, 20 km na godzinę, żeby, prawda, ograniczyć prędkość, dokładnie. I wyłączyć, bo teraz też jeszcze za chwilę będziemy robić drogę kolejową i też będą objazdy. I prawdopodobnie te samochody będą, prawda, jeździć tą ulicą 1 maja. Więc prośba gorąca mieszkańców, żeby jakoś bardziej skutecznie, zacząć rozmowy właśnie z koleją, żeby coś zrobić w kierunku tej drogi. Panie Rada, rozmowy są prowadzone skutecznie i w zasadzie sprawa jest jasna. Wykonamy dokumentację techniczną, uzyskamy wszelkie zgody, znajdziemy pieniądze i możemy ten kilometr drogi zrobić. To jest koszt około 800 tysięcy złotych. Ale do tego czasu, bo uzyskanie pozwolenia na budowę na terenie zamkniętym jest bardzo czasochłonne. Do tej pory, powtórzę to, o czym już informowałem, destruk, który jest złożony na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jest przeznaczony na ulicę 1 maja. Czekamy tylko na po prostu lepszą pogodę, żeby ten destruk się w odpowiedni sposób zwulkanizował. I myślę, że to w sposób znaczący, zdecydowany poprawi sytuację na ulicy 1 maja. Cały destruk, który jest zgromadzony na czoku, jest przeznaczony na ulicę 1 maja. Bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pani sądnik z Gruszowa. Ja chciałam zapytać odnośnie tej drogi dzielącej Antoniówkę z Gruszowicami. Jaka tam jest sytuacja prawna? Ponieważ jedni mieszkańcy chcą, żeby tą drogę równać, inni nie pozwalają, bo uważają, że mają, że to jest ich działka, ich część działki i nie pozwalają wejść tam, żeby cośkolwiek z tą drogą zrobić, a tam rzeczywiście jak się idzie, jedzie czy idzie, są tam bardzo domy, są nierówności i jest ten problem tam. I oni twierdzą, że to jest ich prywatna droga, drudzy, że muszą mieć dojazd do posesji. I jaka tam jest właśnie sytuacja prawna z tą drogą między Antoniówką a Foilar? Droga jest drogą prywatną i na chwilę obecną zakończyliśmy jakiekolwiek pracę na tej drodze, dlatego że mimo 3 lat wysiłków mieszkańcy po prostu nie wyrażają zgody na jakiekolwiek przekazanie tej drogi, wydzielenie celem wykonania normalnej drogi, takiej wewnątrz, można powiedzieć, osiedlowej. Wręcz przeciwnie, wtedy kiedy proszę o nierozmawianie państwa sołtysów. Wtedy, kiedy wyrównaliśmy tą drogę, w zasadzie to zrobił pracownik na własną odpowiedzialność, tak trochę na logikę, bo miarka jechała tą ulicą koło pana Maciejskiego i w sposób naturalny wydawało się, że należy jechać tam, równać te doły, ponieważ też mieliśmy, tak jak pani mówi, sygnały od części mieszkańców. Mieliśmy ogromną awanturę od jednej z mieszkanek, właścicielki działki,
która leży w pasie drogowym, powiedziała, że sobie z tego nie życzy. W związku z tym nie będziemy ani równać, ani odśnieżać tej drogi do czasu uregulowania jego jej stanu prawnego. Uregulowanie stanu prawnego polega na wydzieleniu działek i wydzieleniu pasa drogowego, przekazanie go pod zarząd gminy, żebyśmy mogli cokolwiek na swoim gruncie już wtedy ewentualnie robić. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Pan Karol Rzeszowski. Czy jeszcze dodatek do tego, dwa lata temu był wyznaczony fundusz sołecki, także sprawa była cały czas na wokandzie, że tak powiem, także ten dzisiejszy jest, to co Pan Wójt powiedział, jest prawda. Rzeczywiście wszystko zależy od czynnika ludzkiego. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę Państwa, przechodzimy do analizy sprawozdania, do punktu 5, który ma kilka podpunktów. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium wójtowi gminy. Przedstawienie sprawozdania ze stanu gminy Jednia Letnisko. Bardzo proszę o zabranie głosu. Proszę Państwa, zarządzeniem z dnia 28 marca 2018 roku przedłożyłem Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok, informacje o stanie mienia gminy, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2017 rok. Oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Radomiu, sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Również zostało przekazane, na podstawie tego sprawozdania zostały wydane stosowne opinie. Ale teraz kilka takich informacji na slajdzie. Ze sprawozdania finansowego gminy Jednia Letnisko za 2017 rok. W roku 2017 dochody gminy wykonano w wysokości ponad 48 milionów, dokładnie 48 643 066 zł 7 groszy i były wyższe od 2016 roku o 82 420 zł 69 groszy. Dochody gminy w latach 2010-2017 wyglądają następująco. W 2010, jak widzimy, 27 milionów złotych. Rok 2017 to jest ponad 48 milionów złotych. Struktura dochodów kształtuje się następująco. Dochody własne to jest prawie 16 milionów złotych. Dotacje 16 milionów 400 tysięcy, środki z Unii Europejskiej 650 tysięcy i subwencja prawie 16 milionów złotych. Razem daje to kwotę 48 milionów 646 tysięcy 66 złotych. Dochody własne gminy. Podatki i opłaty 5 milionów 326 zł, to jest 34% całości. Udział w podatkach 8 milionów 798 tysięcy. Woda i ścieki 1 279 tysięcy. Razem prawie 16 milionów złotych.
Dochody własne w przeliczeniu na jednego mieszkańca kształtują się w sposób następujący. Wpływy z Unii Europejskiej to jest prawie 51 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód własny 1245,80 zł. Jak to się kształtuje w stosunku do lat poprzednich, możecie Państwo sami to ocenić. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w poszczególnych latach. Udział sołectw w podatkach w 2017 roku. Jak kiedyś wspomniałem, ten slajd prezentuję też dlatego, żebyśmy jako mieszkańcy mieli świadomość, jaki jest udział w podatkach poszczególnych sołectw. I tutaj widzimy tak już od tej najwyższych wpływów. To jest Jednia Letnińsko, Rejec Poduchowny, Szlachecki, Antoniówka, Wrzosów i Groszowice. Wydatki gminy Jednia Letnińsko wykonano w wysokości ponad 48 451 805 zł i były wyższe o 2016 roku o 11 193 794 zł. Wydatki bieżące z podziałem na drogi, administrację publiczną, obsługę długu, oświatę, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną, kulturę oraz pozostałe. Jeśli chodzi o drogi, jest to 40%, jest to 577 266 zł, administracja publiczna 3,5 miliona, obsługa długu 178 500 zł, pomoc społeczna 16 milionów, prawie 400 tysięcy, gospodarka komunalna 2 miliony 200 tysięcy, kultura 685 tysięcy złotych i pozostałe 1 593 tysiące złotych. Wydatki inwestycyjne to jest kwota 6 883 246 zł i 15 groszy i na tą kwotę składają się kanalizacja 23%, to jest 1 617 654 zł, drogi to jest 19%, 1 329 169 tysięcy, oświetlenie 441 tysięcy złotych, to jest 21%, oświata 1 452 800 tysięcy, to jest 21%, a oświetlenie 6,4%. Pozostałe to jest kwota 2 miliony, ponad 2 miliony złotych. Struktura wydatków GOPS kształtuje się w sposób następujący. Dom Pomocy Społecznej to jest prawie 90 tysięcy złotych. Wspieranie rodziny zastępcze 81 tysięcy. Świadczenia wychowawcze 9 760 tysięcy. Świadczenia rodzinne prawie 5 milionów złotych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne ponad 62 tysiące złotych. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad 137 tysięcy złotych. Karta dużej rodziny 300 zł. Za życiem taki program 4123 zł. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2240 zł. Zasiłki stałe
prawie 390 tysięcy złotych. Ośrodki pomocy społecznej ponad 450 tysięcy złotych. Usługi opiekuńcze ponad 109 tysięcy złotych. Dożywianie dzieci ponad 91 tysięcy złotych. Pomoc materialna dla uczniów ponad 209 tysięcy złotych. Zadłużenie gminy Jednia Ognisko. Zadłużenie w 2017 roku wyniosło 6 270 167 zł i było niższe od 2016 roku o 876 278 zł. A tak się kształtuje zadłużenie w latach 2010-2017. To widać bardzo ładnie na załączniku graficznym. 2010 rok 13 876 500 zł i 2017 rok 6 270 167 zł. Zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy liczbie mieszkańców na 31 grudzień 2017 rok 12 666 osób. Zadłużenie na jednego mieszkańca wynosi 459 zł. Państwo zwróćcie uwagę, w 2010 roku 1145 zł. Koszty obsługi zadłużenia. Oczywiście koszty obsługi zadłużenia są ściśle powiązane z zadłużeniem. Mieliśmy już taki moment, gdzie te koszty obsługi zadłużenia wynosiły niemal 600 tysięcy złotych. W tej chwili jest to 179 tysięcy złotych. Wartość inwestycji do zadłużenia. Tak jak Państwo obserwujecie, na założonym slajdzie. I takich kilka informacji ogólnych. Gmina Jednia Ognisko zrealizowała w latach 2012-2017 inwestycje o łącznej wartości prawie 40 milionów złotych, a zadłużenie spadło o 55%, czyli o ponad 7 milionów 600 tysięcy złotych. Budżet w 2017 roku wykonano z nadwyżką ponad 191 tysięcy złotych. Łączna nadwyżka budżetowa w latach 2012-2017 to jest kwota ponad 6 milionów 160 tysięcy złotych. W latach 2012-2017 wydatki Funduszu Sołeckiego wyniosły ponad 1 600 000 zł i zostały zrefundowane przez wojewodę w kwocie ponad 123 500 zł. W latach 2012-2017 gmina pozyskała z Unii Europejskiej środki wartości ponad 18 300 000 zł. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w ślad za tym sprawozdaniem i tą realizacją budżetu Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię. I tutaj chciałem zwrócić Państwa uwagę na taki drobny szczegół. Otóż rzadko się zdarza, żeby opinia nie zawierała uwag, błędów wskazywanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, bądź opinia pozytywna, ale z uwagami. Gmina Jednia Letnisko za realizację swojego budżetu otrzymała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej bez uwag. Ta opinia jest bardzo krótka i bardzo pozytywna.
co świadczy o o poziomie realizacji budżetu. Z tego miejsca chciałbym również bardzo serdecznie podziękować swoim współpracownikom, bo to nie wójt, ale wspólnie tworzymy zespół, który najpierw przygotowuje i zapisuje budżet, a później go realizuje. Taka opinia, taka realizacja budżetu świadczy o tym, że finanse publiczne są w dobrych rękach. Cokolwiek byście Państwo nie mówili, cokolwiek byście Państwo nie próbowali przelać na papier i gdzieś tam próbować w jakiś sposób wytykać błędy, ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Ważne, żeby to nie były błędy, które rzutują na finanse publiczne. Jeżeli kogoś nie przekonują te liczby, te slajdy, jeżeli kogoś nie przekonuje opinia regionalna izby rachunkowej, to ja naprawdę nie jestem w stanie więcej nic zrobić. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim swoim współpracownikom od tego szczebla najniższego do skarbników, księgowych i wszystkich tych, którym powierzony został budżet prawie 50 milionów, ponad 50 milionowy. Proszę Państwa, zwracałem na to uwagę też na slajda. 27 milionów budżet, kiedy obejmowałem urząd w 2012 roku. W tej chwili ponad 50 milionów. Ktoś powie, okej, w tym budżecie są środki na 500+, ale nawet jak odejmiemy te środki na 500+, to i tak jest 30 parę milionów zwiększony budżet w stosunku do tego, który był na początku. I to jest, jeszcze raz powtarzam, wynik ciężkiej pracy całego zespołu, wszystkich pracowników Urzędu Gminy, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu B. Proszę o odczytanie, zapoznanie z opinią RIO o przedłożonym przez wójta gminy Jednia-Lewisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Proszę o odczytanie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Radomiu, pan Piotr Leszczowski, Jednia-Lewisko. W załączeniu przez całą uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu, numer RA 163/2018, z dnia 16 kwietnia 2018 roku, w sprawie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. Zgodnie z artykułem 270 ust. 2 i artykułu 271 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, z treści powyższej uchwały winna być zapoznana komisja rewizyjna rozpatrująca roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o mieniu komunalnym oraz sprawozdanie finansowe przed przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium, a także rada na sesji, na której będą omawiane roczne sprawozdania z wykonania budżetu. Członek kolegium Witold Kaczkowski. Uchwała nr RA 163/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy Jednia-Lewisko sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu, przewodnicząca Janina Filipowicz, członkowie Jolanta Ozdraja, Witold Kaczkowski, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przedłożone przez wójta gminy Jednia-Lewisko sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 opiniuje pozytywnie. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Od niniejszej uchwały na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu zgodnie z artykułem 13 punkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Dziennik Ustaw 2017-1523. Uzasadnienie.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy zostało przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Radomiu w dniu 23 marca 2018 roku, to jest zgodnie z terminem określonym w artykule 267 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający dokonał jego analizy pod kątem zachowania wymaganej szczegółowości, zgodności z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi, kompletności i zgodności z prawem przedstawionych wykonania budżetu i stwierdził, co następuje. Sprawozdanie zostało sporządzone w formie tabelarycznej i opisowej. W części opisowej omówiono wykonanie budżetu. W tabelach do sprawozdania opisowego przedstawiono wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zachowując wymóg określony w artykule 267 ustęp 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki ujęto zgodnie z klasyfikacją budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku, Dziennik Ustaw 2017-1053. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków ujęte w sprawozdaniu i sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami. Pierwszy. Plan dochodów ustalono po zmianie na koniec 2017 roku wyniósł 48 738 484 zł. Z analizy sprawozdań wynika, że dochody zrealizowano w wysokości 48 643 066 zł, co stanowi 99,8% planu i oznacza nieznaczny wzrost o 0,17% w stosunku do 2016 roku. Na finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej uzyskano dochody w łącznej kwocie 642 142 zł 86 groszy. Wpływy z dochodów bieżących przewyższały wydatki bieżące, co oznacza, że została zachowana relacja określona w artykule 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. W przedłożonym sprawozdaniu odniesiono się do egzekucji prowadzonych w zakresie należności wymagalnych. Plan wydatków wynoszący po zmianach na koniec roku 50 713 zł został zrealizowany w 96,9%. Poniesione wydatki to kwota 48 451 805 zł. Jest ona o 6% wyższa od wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Na zadania inwestycyjne wydano 6 883 243 zł, to jest 91,8% planowanej kwoty. Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,2% wydatków ogółem. W części opisowej omówiono realizację zadań inwestycyjnych, jak również zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 269 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym odniesiono się do stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 2. Z analizy sprawozdań rocznych wynika, że na koniec roku powstała nadwyżka w wysokości 191 260 zł. 3. Łączna kwota długu na koniec roku 2017 zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o około 12,2% i wynosiła 6 270 167 zł. Dług stanowi 12,9% dochodów ogółem. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się w 2017 roku poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. W wyniku analizy sprawozdań na koniec roku 2017 nie stwierdzono zaciągnięcia zobowiązań ponad plan wydatków. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 4. W analizie opisowej odniesiono się do stopnia realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu wynikającymi z ustaw. Odniesiono się także do zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonanych w sprawozdaniu z źródeł dochodów,
i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych i zadania zlecone. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu, opiniuje jak w sentencji uchwałę. Przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Janina Filipowicz. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jednia Letnisko za 2017 rok. Proszę przewodniczącego o przedstawienie. Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Letnisko z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Jednia Letnisko za 2017 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jednia Letnisko w składzie Mieczysław Kamień, przewodniczący, Piotr Piasecznik, członek, Monika Podsiady, członek, działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennika Ustaw 2017 roku, pozycja 1875 oraz artykułu 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 10 listopada 2017, pozycja 2077 i paragraf 103 i 104 Statutu Gminy Jednia Letnisko. Tekst jednolity Dziennik Urzędowy Wojewody Mazowieckiego z dnia 35 kwietnia 2018 roku, pozycja 4636. Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Jednia Letnisko za 2017 rok oraz wnosi do Rady Gminy Jednia Letnisko o udzielenie wójtowi Gminy Jednia Letnisko absolutorium za 2017 rok. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania wójta Gminy Jednia Letnisko z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień wójta gminy oraz skarbnika gminy, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszych uchwał. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie panu Piotrowi Leśnogórskiemu, wójtowi gminy Jednia Letnisko, absolutorium za 2017 rok. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 3 głosy, przeciwko udzieleniu absolutorium 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Niezwłoczne przekazanie niniejszych uchwał do Rady Gminy powierza się przewodniczącemu komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i następują podpisy członków Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Proszę o przejście teraz do punktu D. Zapoznanie z opinią WIJU w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Letnisko. Proszę o odczytanie Uchwała nr RA 261/2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium wykonania budżetu za rok 2017. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu, przewodnicząca Janina Filipowicz, członkowie Witold Kaczkowski, Alina Siara, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Letnisko w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Radomiu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały. Odwołanie przysługuje Radzie. Uzasadnienie. Skład orzekający zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednia Letnisko w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017 przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Radomiu w dniu 1 czerwca 2018 roku. Dokonano analizy zawartych we wniosku danych dotyczących wykonania budżetu pod kątem ich zgodności z przedłożonymi sprawozdaniami. Jak wynika z
uzasadnienia do wniosku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz opinię RIO o tym, wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe, informacja o stanie mienia komunalnego i inne sprawozdania stosownie do dyspozycji artykułu 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu do wniosku dokonano analizy wykonania budżetu. Przytoczono dane obrazujące realizację dochodów budżetowych, jak również planu wydatków bieżących i majątkowych. Zamieszczono kwoty dotyczące skutków finansowych, obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulgi umorzeń. Przedstawiono również kwoty dotyczące wyniku budżetu, zadłużenia, jakie nastąpiło na koniec 2017 roku oraz spłaty zobowiązań. Komisja zwróciła uwagę na przejrzystość przedłożonego przez wójta sprawozdania. W uzasadnieniu nie zamieszczono uwag dotyczących informacji o stanie mienia komunalnego, jak również sprawozdania finansowego. Nie wykorzystano danych zamieszczonych w poszczególnych elementach składowych sprawozdania finansowego. Zdaniem składu orzekającego analiza tego sprawozdania niewątpliwie poszerzyłaby zakres informacji, jakimi dysponowałaby Rada na sesji w sprawie absolutorium. Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi za rok 2017. Wniosek został podpisany przez wszystkich, to jest trzech członków Komisji Rewizyjnej. We wniosku nie stwierdzono sformułowań i ocen niezwiązanych z wykonaniem budżetu za 2017 rok. W związku z powyższym skład orzekający podjął uchwałę jak wyżej. Przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Kutowicz. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Proszę o zgłoszenie się do zabierania głosu, jeśli są chętni. Proszę bardzo, Pani Radna Kopacz. Pani Radna, zgłaszała się Pani? Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja postaram się tak króciutko już, to będzie takie wystąpienie nie tylko moje, jako jedynej radnej, ale jako grupy radnych, którzy wspólnie analizowali budżet i zawarli w tym wystąpieniu swoje refleksje na temat tegoż budżetu 2017 roku. Wydaje mi się Pani Radna, że to nie chodzi o refleksję. To znaczy ja mówię o takie podsumowanie. Tu chodzi o stanowisko, podsumowanie, tak. Także ja tutaj króciutko taki wstęp i Panie Ludzie, używam takiego sformułowania, że nie jestem w stanie nic zrobić, nic więcej zrobić. To jest naprawdę takie stwierdzenie. W sensie przekonania państwa. Nie wiem, pani nie przeszkadza na samym wstępie. W sensie przekonania państwa. Dziękuję bardzo. Ja panu nie przerwałam. Proszę, aby pan wytrzymał. Jak skończę, pan się odniesie i pan uszanuje wypowiedź. Tak jak zaznaczyłam, jest to stanowisko grupy radnych, także proszę o wysłuchanie. To sformułowanie mogę użyć ja drugiego stosunku do pana sformułowania, że jest nam po prostu przykro, że nie jesteśmy w stanie jako samorząd nic zrobić, tak? Bo tutaj wójt jak gdyby jest na czele. Ale bardzo proszę, ja już się przepraszam bardzo, proszę państwa, dyskusja polega na tym, że jeden wypowie się, później następny się odniesie. Każdy będzie miał prawo, no na tym polega dyskusja, bo jeżeli będziemy sobie przekrzykiwać się, to po pierwsze idzie nagranie sesji, nic nie będzie wiadomo, o co chodzi. I nie o to w zasadzie chodzi, żeby, tylko proszę też trzymać się faktów, prawda? Bo wiadomo, jest do odsłuchania. Wójt odnosił się faktycznie tutaj tak jak mówi. Nie odnosił się do abstrakcyjnego niemożności zrobienia nic i tak dalej. Ja tak przynajmniej zrozumiałam, nie wiem jak inni radni. Natomiast bardzo proszę o takie merytoryczne komentowanie. Jak najbardziej ja skomentowałam, dlatego że mnie się to stwierdzenie nie spodobało, bo do zrobienia jest sporo. W takim razie ja odczytam Państwu stanowisko Grupy Radnych Jedni Letnisko w sprawie, już zawarte w sprawie udzielenia czy nieudzielenia. To stanowisko będzie w sprawie nieudzielenia absolutorium. Przedstawię Państwu oczywiście uzasadnienie merytoryczne z budżetu. Pod tym stanowiskiem podpisało się sześcioro radnych, także ja teraz przystąpię do odczytania.
Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem RIO, absolutorium wiąże się nie tylko ze ścisłą oceną wykonania budżetu, ale tutaj cytuję, ocenie winny być również poddane kryjące się z pozycjami budżetowymi określone zadania, na przykład inwestycyjne, remontowe, socjalne i tym podobne. Dokonywana w ramach rozpatrywania kontrola w ramach budżetu przez organ stanowiący jest również z kontrolą wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu następujących kryteriów zgodności z prawem, zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, celowości i gospodarności. My niżej podpisani radni gminy Jednia Letnisko zarzucamy wójtowi gminy, że nie działał zgodnie z prawem, nie wykonał budżetu w sposób celowy, gospodarny. I tutaj wymienię te punkty. Pierwszy punkt. Brak przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały określającej wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie na terenie gminy działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Uchwała winna spełniać warunki artykułu 7 ustęp 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Punkt 2. Powierzenie wyłapywania i przetrzymywania bezdomnych zwierząt podmiotom nieposiadającym zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie gminy oraz nie spełniają warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Punkt 3. Wydatkowanie w roku 2017 kwoty 56 tysięcy zł na pokrycie kosztów odławiania i utrzymywania bezdomnych zwierząt przyjętych z terenu gminy należy uznać za wydatki poniesione niezgodne z prawem, ponieważ zostały zrealizowane na rzecz podmiotu niespełniającego, nieposiadającego wymaganego zezwolenia wójta oraz niespełniającego warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, co potwierdza wystąpienie pokontrolne NIK-u delegatura w Szczecinie. Identyczny mamy przypadek. Punkt 4. Brak zrealizowanego zadania z Funduszu Sołeckiego w 2017 roku pod nazwą dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci we Wrzosowie na kwotę 10 794 zł 64 grosze, pomimo iż w tabeli numer 3 działu 926 stanowiącej załączki do sprawozdania rocznego z planu i wykonania zadań inwestycyjnych wynika, iż zadanie to zostało wykonane. Plac ten fizycznie nie istnieje, nie powstał do dnia dzisiejszego. Punkt 5. Nie wykonano planowego zadania inwestycyjnego w zakresie oświetlenia dróg. Dział 900, rozdział 915, paragraf 60-50. To jest projekt budowa oświetlenia w miejscowości Wrzosów, ulica na skraju, jak również droga powiatowa Piotrowice-Myśliszewice. Punkt 6. Nie wykonano planowego zadania inwestycyjnego w zakresie projektu budowy dróg. Dział 600, rozdział 616, paragraf 60-50. To jest projekt i budowa dróg gminnych w miejscowości Jednia Letnisko. Ulica Dzierżona, Tartaczyna, Brzozowa, Brunwacka, Kościuszki, Wojciechowskiego. W uzasadnieniu wójt podaje informację, że w związku z niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi zadania te zostają przesunięte na rok 2018. Komunikat ten nie dotyczy ulic Kościuszki, Wojciechowskiego i Dzierżona w Jedni Letnisko, gdyż przetarg na budowę tych ulic został rozstrzygnięty w 2016 roku i podpisana umowa numer 198/RIGP/2016 rok z firmą Zygodruch Radom z terminem wykonania 28 grudzień 2016 rok. Jak wynika z opisu budżetu za 2016 rok, opis do załącznika inwestycyjnego, punkt 14, projekt i budowa dróg gminnych. W roku 2017 kontynuowana ulica Aleksandrowska oraz pozostałe odcinki ulicy Tysiąclecia, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki. Zadania trwające. I tu jest koniec cytatu.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że nie wykonano zadań w 2016 roku i nie wykonano ich również w 2017. Dlaczego nie wykonano ulic Kościuszki, Wojciechowskiego i Dzierżona, skoro była zawarta umowa na ich wykonanie w 2016 roku, co z zapisami i karami za niewykonanie przedmiotu umowy? Punkt 7. W przedmiocie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawimy Państwu takie krótkie zestawienie na rok 2017. Planowane dochody, czyli wpłaty od mieszkańców 650 tysięcy złotych. Dochody wykonane 632 tysiące 41 złotych. Dochody, wydatki poniesione 935 tysięcy 806 złotych. Brakująca różnica pomiędzy dochodami a wydatkami 303 tysiące 765 złotych. Dochody otrzymane od mieszkańców na ten cel winny się bilansować z wydatkami na wywóz. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej gospodarkę odpadami można finansować tylko z opłat ponoszonych przez mieszkańców. W naszej gminie wpłaty mieszkańców za wywóz odpadów to tylko 67,5% kosztów wywozu. Co prawda pozostałe 32,5% również pochodzi z naszych kieszeni, to jest naszych podatników. Dysproporcja pomiędzy dochodami a wydatkami powiększa się co roku. Brak pomysłu na zbilansowanie tych kwot. Pytanie w związku z tym do wójta, co dalej? Ile mieszkańcy zapłacą za odbiór odpadów w 2018 roku? Z prostej analizy wynika, że będzie to podwyżka o 100% w stosunku do roku 2017. Punkt 8. Opracowanie projektów kanalizacji dla całej gminy w jednym roku, mając świadomość, że każdy projekt jest ważny 3 lata, bez zabezpieczenia źródeł finansowania realizacji tych projektów, to jaskrawy przejaw niegospodarności. Jeśli wykonanie kanalizacji w miejscowości Siczki pochłonie 4 750 000, a zaprojektowano kanalizację w 15 miejscowościach, to z oszacowania, tak, robiliśmy oszacowanie, z oszacowania wynika, że na każdy kolejny rok przewidziane jest do rozpoczęcia realizacji budowy kanalizacji 5 miejscowości ze średnimi nakładami od 10 do 15 milionów rocznie, aby projekty te nie przedawniły się. Tymczasem suma wydatków na wszystkie inwestycje w roku 2017 wyniosła 6 883 243 zł. Należy w tym miejscu zadać pytanie panu wójtowi, czy ma realny plan ze wskazaniem na źródła pochodzenia środków finansowych, z których sfinansuje i wykona zaprojektowaną w ten sposób kanalizację. Według naszej oceny zostało wydane w budżecie 500 tysięcy złotych w sposób nieracjonalny i daleki od gospodarności na projekty. Punkt 9. Częste reorganizacje w Urzędzie Gminy Jedniarnisko oraz zmiany personalne na najwyższych stanowiskach, takich jak sekretarz gminy, skarbnik gminy, nie przynoszące dobrych efektów pracy, powodujące dezorganizację i całkowity brak nadzoru merytorycznego. Zmiany na kluczowych stanowiskach pracy, sekretarz skarbnik, wymiany na stanowiskach kierowniczych, na przykład do spraw oświaty czy spraw inwestycji. W chwili obecnej mamy brak kierownika do spraw inwestycji. Ta ciągła wymiana kadry, liczne procesy sądowe, jedynie obciążające budżet gminy poprzez wypłatę na rzecz zwolnionych pracowników ugód sądowych. I tu, Szanowni Państwo, w ostatnim czasie mamy ugodę 9 tysięcy złotych na rzecz takiego pracownika jednego. Odprawa kwota 8650 zł. To jest też w ostatnim czasie na jednego pracownika. Czy wyrok Sądu Pracy z dnia 10 maja 2017 roku dotyczy także jednego pracownika, kwota 46 440 zł plus odsetki ustawowe od dnia 7 maja 2015 roku. Zwroty kosztów procesów sądowych. Dotyczy to też jednego pracownika w ostatnim czasie, 2700 zł. Z tytułu nieuiszczonej opłaty od pozwu, też jednego pracownika. Nie trzymaliśmy się szerszej ilości danych, ponieważ nie posiadam. 2322 zł. Punkt 10. Zatrudnienie kierownika GOPS-u, który nie spełniał kryteriów w ogłoszeniu.
W dniach od 12 do 15 grudnia 2017 roku została przeprowadzona przez kontrolerów Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie kontrola gminnego ośrodka pomocy społecznej, w którym pogłosie jest wystąpienie pokontrolne wojewody z dnia 23 stycznia 2018 roku. Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że nowo zatrudniony kierownik GOPS-u nie posiada wymaganego 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej. Tutaj jest cytat. Brak u pani co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej określonego w artykule 122 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. Ponieważ okres zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Radomiu nie można zaliczyć do stażu pracy w pomocy społecznej. Czytamy w dokumencie wojewody. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w zatrudnieniu nowego kierownika GOPS-u wojewoda obarcza wójta gminy Jednia Letnisko. I tu jest cytat. Za stwierdzone nieprawidłowości w zakresie pani zatrudnienia na stanowisku kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w Jedni Letnisko odpowiedzialność ponosi wójt gminy Jednia Letnisko. Cytat z wystąpienia wojewody. Punkt 11. Gmina ma również zwrócić wojewodzie 14 515 zł 6 groszy wraz z odsetkami jak za zaległości podatkowe w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem w 2017 roku dotacji w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Kontrola wykazała liczne nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z programem prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, a także naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zwrócono także uwagę na fakt, że pomoc w zakresie dożywiania powinna być realizowana także w okresie takich wakacji. Punkt 12. Brak publikacji oświadczenia majątkowego kierownika inwestycji Mariusza Ruszkowskiego na zakończenie jego pracy w urzędzie w 2017 roku. Punkt 13. Procesy sądowe z mieszkańcami i koszty obciążające urząd gminy z tego tytułu. Brak wykonywania wyroków sądowych i niegospodarnych z tego tytułu. Punkt 14. Brak merytorycznego nadzoru nad pracą urzędu gminy. Nieaktualne zarządzenia, nieaktualizowana strona BIP, częste aneksowanie umów, gdzie znacznie wzrastają koszty po każdym podpisanym aneksie. Dzielenie inwestycji na mniejsze etapy. Ogłaszane przetargi bez podania terminów składania ofert, brak publikacji na BIP planu zamówień publicznych, publikacji Funduszu Sołeckiego na stronach Urzędu Gminy zakończone na roku 2015. Punkt 15. Zupełny brak nadzoru merytorycznego i absolutną dezorganizację pracy Urzędu Gminy uwidacznia kontrola przeprowadzona w zakresie eksploatacji samochodów służbowych. W obszarze tym można zauważyć liczne nieprawidłowości związane z rozliczaniem, eksploatacją, obiegiem dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług, brak aktualnego zarządzenia wójta w sprawie ustalenia zasad i obowiązujących wzorów dokumentów używanych w rozliczeniach zużycia paliw i materiałów służących eksploatacji pojazdów służbowych. W protokole z przeprowadzonego badania dokumentacji kosztów eksploatacji utrzymania gminnych samochodów wskazano na, i tutaj mamy, nieprawidłowe wypełnienie dziennych kar drogowych. Udowodniono, iż jeden kierowca kieruje dwoma samochodami jednocześnie w tym samym czasie. Brak nadzoru nad czasem pracy kierowcy. Brak rzetelności w odniesieniu do zapisów w kartach drogowych. Wpisywanie w karty dowolnej, hipotetycznej, a nie rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów. Brak odnotowania napraw w karcie drogowej, jak również brak tankowania. Brak publikacji. Punkt 16. Opublikowanie oświadczenia majątkowego wójta gminy pana Piotra Leśnowskiego za rok 2017 uwidacznia nam też podanie nieprawdziwych informacji dotyczących dochodów uzyskanych w 2017 roku z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy i ewentualnych innych dochodów uzyskanych z tytułu działalności zarobkowej, jeśli takowe miały miejsce,
wójt ma obowiązek ujawnienia takich informacji. Zgodnie z artykułem 24 ust. 1 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Punkt 17. Zakup działki we Wrzosowie po cenie wyższej niż była wskazana w ogólnodostępnym ogłoszeniu na stronie internetowej allegro.pl. Co dalej z zakupioną nieruchomością na Wrzosowie? Gmina zaciągnęła kredyt, dokonano zakupu i cisza. Nasz włodarz miał walczyć jak lew o finanse gminy, zbijając cenę o 37 tysięcy, z 260 do 223 tysięcy. Miało to tym większe znaczenie, że zakup działki dokonano z kredytu. Tymczasem jeszcze 3-4 tygodnie wcześniej właściciel nieruchomości chciał ją sprzedać za 220 tysięcy, a więc o 3 tysiące mniej niż cena, którą wydatkowała gmina. Punkt 18. Ujawnienie zapisów w umowach z Radiem Plus, utajnienie zapisów w umowach z Radiem Plus Radą zawartych w 2017 roku oraz w 2018, uniemożliwiające pełną kontrolę ze strony Rady Gminy sposobu wydatkowania przez wójta środków w ramach promocji gminy. Punkt 19. Brak pozyskiwania środków unijnych dla inwestycji. Tutaj chodzi o to ostatnie, targowisko, kanalizacja. Za przygotowanie wniosku o dofinansowanie tzw. ryneczku, czyli targowiska, wydatkowano prawie 7,5 tysiąca złotych, a gmina dostała 0 dofinansowania. Przy budowie targowiska Wielkie Letnisko można było uzyskać zwrot środków w wysokości 63,6% kosztów kwalifikowanych. Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł około 1,5 miliona złotych. Punkt 20. Powtarzające się i nierozwiązywane do tej pory problemy z dostawą wody, choć niejednokrotnie zgłaszane były już, można powiedzieć, od lat. Punkt 21. Brak regulacji w zakresie formy prawnej władania nieruchomościami komunalnymi przez jednostkę organizacyjną gminy. Tutaj mamy Gminny Ośrodek Kultury i są to ustalenia kontroli z RIO. Pod tym podpisanych mamy 6 radnych: Pasek Renata, Jerzy Szczęsny, Karol Rzeszowski, Robert Borkowski, Jadwiga Drust i Lech Zgódka. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę o poważne traktowanie siebie nawzajem. Chciałam tylko zauważyć, że tak moim skromnym zdaniem ten artykuł 270 ustawy o finansach publicznych, który mówi nam o kwestiach dotyczących absolutorium, odnosi nas wszystkie kwestie orzecznictwa do sprawozdania. No fakt, że tutaj sporo rzeczy, które Pani przytoczyła, dotyczą działalności. My nie dajemy absolutorium za działalność, tak jak widujemy władze spółki prawa handlowego zgodnie z ustawą Kodeks Spółek Handlowych, tylko ściśle odnosimy się do sprawozdania, jego oceny i tak dalej. Więc te elementy, słuchając z uwagą, które odnoszą się do sprawozdania, one mogą być, one powinny być przedmiotem, natomiast te, które niezwiązane są z oceną sprawozdania, no to są, mają taką naturę, powiedziałam, bardziej polityczną, a tu chodzi bardziej o merytoryczne podejście, a nie o kwestie polityczne. Prosiłabym, jeśli są jakieś jeszcze, proszę bardzo, to proszę o zadawanie pytań, tak jak powiedziałam, zgodnie z tym, co nas tutaj gromadzi, czyli kwestią no, sprawozdania i oceny, sprawozdania i absolutorium. Bardzo proszę, tak, Pani Przewodnicząca, ja nie będę zadawał pytań, ponieważ jest to punkt pod tytułem dyskusja. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że Pani Radna w swoich refleksjach odczytała nam uzasadnienie do proponowanej przez klub radnych, grupę radnych uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Jednia Letnisko. Także ja nie bardzo wiem, czy my rozmawiamy. To jest to samo, zmienione punkty są. No proszę Państwa, no nie bawcie się. Proszę o zachowanie po prostu.
Pani Jadwiga, teraz proszę mnie pozwolić. Dokładnie pani przeczytała to, co jest tutaj w uzasadnieniu, zmieniając kolejność punktów. Także ja nie bardzo wiem, o czym rozmawiam. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jak pani przewodnicząca wspomniała, mamy rozmawiać o analizie wykonania budżetu, a nie działań z tym związanych. To jest następna rzecz. I kolejna sprawa, jeżeli już pani w ten sposób, tu konkretnie do pani mam uwagę, jeżeli pani w ten sposób robi, ja to oceniam, że rozpoczęła pani kampanię wyborczą w taki sam sposób, jak przy poprzednich wyborach, zaczynając od oczerniania działania gminy za całą kadencję. I proponuję, żeby pani ten materiał umieściła tak jak poprzednio w gazetce, która zostanie rozesłana i to zaspokoi potrzeby mieszkańców, tak uważam, a nie obojętnie w jaki sposób chciała pani pokazać ten materiał, czy nieważne, czy to będzie przy uchwale dotyczącej wynagrodzenia wójta, czy uchwale budżetowej. I mam prośbę jeszcze pani przewodnicząca, gdyby przewodniczący poszczególnych komisji zapoznali nas z wynikami głosowania na temat budżetu podczas posiedzeń swoich komisji. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, ja jeszcze raz apeluję o to, by odłożyć emocje. Ja rozumiem, że one są po jednej, po drugiej stronie, ale raczej skupić się na takim, no, bez tych wycieczek politycznych wobec siebie. Skupić się na tych zagadnieniach, które dotyczą wykonania budżetu, bo w tym wniosku były takie poruszane i ja prosiła wójta, żeby odniósł się po prostu do tych kwestii, no bo to jest ważne i dla mieszkańców, i dla radnych, prawda? Tutaj, abyśmy mieli wiedzę, w pełni przekonaną, a nie chodzi o to, żeby się, nazwijmy, przerzucać. Proszę pani się, pan by proponuje zabrał głos w odniesieniu na końcu, jak gdyby tej kwestii. Proszę bardzo, pani Pasek. Ja króciutko odpowiem panu radnemu. Szanowni Państwo, ta analiza to są fakty, to nie są rzeczy wymyślone, tylko to jest stanowisko grupy radnych i pierwsze 8-9 punktów, czyli około 10 punktów, to jest nic innego jak dane związane ze sprawozdania finansowego, które nie zawierają się w tej drugiej uchwale. Proszę sobie sprawdzić. Nie zawierają się te dane, które dotyczą bezpośrednio, dotyczą wykonania budżetu. To nie jest, i to stanowisko, które teraz przedstawiłam, jest stanowiskiem zgodnym ze stanem faktycznym i zgodnym ze sprawozdaniem finansowym budżetu pani radny. Nie rozpoczęłam żadnej kampanii wyborczej, tak dla pana informacji. Natomiast bardzo bym prosiła o to, co powiedziała pani przewodnicząca. Ja w ten sposób nikogo nie atakuję. Ja stwierdzam fakty wynikające tylko i wyłącznie z zadań działalności, jak również sprawozdań finansowych. Natomiast sytuacja jeszcze, którą zapewne poruszymy na tej sesji i którą radni być może nie do końca mieli możliwość, bo tutaj chodzi o kontrolę paliwa i to, co wpłynęło bodajże chyba 30 maja, tak? 30 maja. Z tego, co pamiętam. Myślę, że tutaj jeszcze będą radni o to pytać, bo to też jest bardzo ważna rzecz mająca wpływ na sprawozdanie finansowe, panie radny. Także proszę o szczegółowe przeanalizowanie, analizę szczegółowych uchwał i nie zawierania takich właśnie politycznych wystąpień, bo ja nie mam takiego celu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Proszę bardzo, panie wójcie. Bardzo bym prosiła, aby te kwestie, na co ja zwróciłam uwagę słuchając, oddzielam jak gdyby te dwa zagadnienia. Kwestie dotyczące wydatkowania środków związanych z odławianiem zwierząt, to jest jakiś no, problem prawny i kwestia opierająca się na wydatkowaniu tej kwoty 50 tysięcy, która poszła z naszego budżetu, ponieważ jakieś tu opinie były, nie opinie, tylko wnioski NIK-u przytoczone. Tego chciałabym pana prosić. Chciałabym prosić również o odniesienie się do kwestii inwestycyjnych, czyli oświetlenie, no i też kwestia tych ulic, Dzierżona i tak dalej, te ulice, które zawarta była umowa w 2016 roku i no, ona nie została wykonana i tak dalej, żeby tu rozjaśnić. I plac zabaw we Wrzosowie, bo też krążą różne, że tak powiem, opinie i tak dalej, lepiej odnieść się do tego. Pani przewodnicząca, pani Pasek, to już mnie nie jest w stanie nic ani zdziwić, ani zaskoczyć.
i tak zdrowy rozsądek i logika nakazywałaby w ogóle się do tych bzdur nie odnosić. Natomiast spróbuję tak z tego co zapamiętałem, bo nawet nie notowałem, bo to nie do końca ma sens. Chciałbym uzgodnić jedną kwestię, bo w punkcie na drugą sesję jest wpisany ten problem, niby problem paliwa, do którego się bardzo szeroko odniosę. Natomiast no nie może być tak, że grupa radnych porusza ten temat teraz i ja powinienem poprosić Panią o możliwość wypowiedzi i tego, to, co zamierzam przedstawić na kolejnej sesji. Bo wie Pani... Jeżeli znalazło się to w dyskusji, no to siłą rzeczy nie możemy, nie mogę, że tak powiem, tego nie uwzględnić. Uważam, że powinniśmy uwzględnić, żeby... Tak, jeżeli to jest przedmiotem, tylko ja bym prosiła, żeby to uporządkować, żeby nie nasza dyskusja na temat po prostu absolutorium i na temat przede wszystkim sprawozdania jednak odnosiła się do tych kwestii, które tu były związane z analizą sprawozdania, które Pani przytoczyła, bo one dotyczyły faktycznie danych sprawozdania, albo są nieprawidłowe, to trzeba stwierdzić, są skarbnicy jest Pani skarbnik, przepraszam, na sesji i to są kwestie dotyczące sprawozdania, te poruszane, które tutaj zostały poruszone przez tą grupę. Proszę Państwa, oczywiście do tego, co Pan tutaj powiedział również. Pani Przewodnicząca, no nie zamierzam się odnosić do wszystkich tych wzdłuż Pani Pasek, bo byśmy się dzisiaj do tego proszę nasta. O odniesienie się do kwestii dotyczących wydatkowania środków inwestycyjnych. Bo jeśli to jest nieprawda, to po co tą nieprawdę? Wszystkie środki są wydatkowane inwestycyjne w sposób prawidłowy, tak jak nie ma żadnego problemu z paliwem, co przedstawię na następnej sesji. Szanowni Państwo, ja już w pierwszej kadencji i w tej grupie również była Pani Pasek, miałem zarzuty do prasy, radia i telewizji, że wójt sprzeniewierza publiczne pieniądze, bo projektuje kanalizację. Ja mogę zacytować radnego z Waszej grupy, cytuję dosłownie, projektuje kanalizację, gdzie za kilka lat zmieni się rzeczywistość i te projekty trzeba będzie wyrzucić do kosza. Taki był cytat. Ja wiem, proszę Państwa, że Was to bardzo boli, bo etap piąty, który jest projektowany 12 lat, to Pani Radna z klubu zamiast pomóc, Pani działała w drugą stronę jeszcze. I też do tego wrócę i do tego nawiążę. Proszę Państwa, jest dokumentacja na całą gminę. Dlaczego mamy taką kumulację inwestycji, projektów i pytanie jest skąd środki? Trzeba było nie szastać pieniędzmi w latach 2006-2010. Milion złotych wydane na nagrody tylko w 2010 roku wyborczym. Nikt z Państwa nie analizował. Nawet Pani nie podjęła tematu do tej pory. Tego tematu nagród. Nie podjęła Pani. A może trzeba wyegzekwować. Może próbować wyegzekwować tak jak to Pani powiedziała. Z odsetkami będziemy mieli na plac zabaw czy jakiś inny etap. Nieprawdą jest, że nie jest kupiony plac zabaw. Jest kupiony plac zabaw. On jest zdeponowany, bo plac czeka na uporządkowanie. I o tym radna Drus doskonale wiedziała. Doskonale Pani o tym wiedziała. Doskonale Pani radna Drus o tym wiedziała. Reorganizacja leży w gestii wójta. I kiedyś powiedziałem, to tak a propos tych wszystkich odszkodowań i tego, co jest przedmiotem również manipulacji jakichś tam 40 paru tysięcy złotych. Ja mówiłem to w pierwszej kadencji. Proszę Państwa, z tak ogromną patologią mieliśmy do czynienia w latach 2006-2010, powtórzę to, co powiedziałem, warto jest dać każde pieniądze, żeby pozbyć się patologii z urzędu. I to nam się prawie udało. To nam się udało. Ta Pani, nad którą Pani ubolewa, proszę Państwa, w 2 lata i 4 miesiące wzięła 93,5 tysiąca złotych nagrody.
nie wtedy jakoś komisja rewizyjna. Pani była, zdaje się, w tamtych latach w komisji budżetowej w międzyczasie i rewizyjnej. Tak mi się wydaje, może się mylę, jeszcze tak, to przepraszam, ale tak mi się wydaje, że mieliście swoją grupę, mieliście swoje komisje, no i dziwnym prawem, proszę Państwa, jak można w 2-milionowym budżecie na płace nie zauważyć tego szczegółu takiego jak 900 tysięcy złotych? Nie możecie Państwo... Pani Przewodnicząca, ja przepraszam, ale to jest w ogóle inny temat. Rozmawiamy o 2017 roku o uchybieniach, które były przedstawione w naszym wniosku. Ale Pani Basek mówiła o latach 2015-2016. To są lata 2017-2015. Ja bym proponowała, bo tak, emocje podgrzejemy, musimy się skupić na tym, co jest po prostu tutaj, co dotyczy tego sprawozdania i tak dalej, więc... proponuję, że tak powiem, odpowiedzieć na to. Więc, szanowni Państwo, brak pozyskiwanych środków na inwestycje. Proszę mi powiedzieć, z jakiego programu nie skorzystaliśmy, a mogliśmy skorzystać. Tutaj się zwrócę, skupię na jednej inwestycji, która jest manipulacją i będzie, wydaje mi się, takim punktem wyborczym. Wójt nie pozyskał pieniędzy na targowisko. Otóż, szanowni Państwo, tam były takie obwarowania, które można było złożyć wniosek rzeczywiście na budowę targowiska pod warunkiem, że koszty kwalifikowane będą w kosztorysie inwestorskim i w kosztorysie inwestorskim, powtarzam, nie będą wyższe niż 1 000 000 zł. Co to oznacza? I wkład własny, i środki dofinansowania. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że kosztorys inwestorski na targowisko musiałby wynosić nie więcej niż 1,5 000 000 zł. A kosztorys inwestorski na nasze targowisko wynosił 2 200 000 zł. I powiem Państwu paradoksalnie, to, że nie pozyskaliśmy środków, to zyskaliśmy więcej niż te środki byśmy pozyskali. Dlaczego? Dlatego, że przetarg ogłosiliśmy na początku roku, i cena z kosztorysu inwestorskiego spadła do 1 600 000 zł. I paradoksalnie wartość robót bez dofinansowania była niższa niż gdybyśmy podpisali umowę na jesieni, bo taki był warunek, że nie można było podpisać umowy z wykonawcą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. A to by się działo na jesieni. A więc, proszę Państwa, ceny na budowlankę, na usługi budowlane poszły tak w górę, że gdybyśmy nawet pozyskali te pieniądze, to i tak byśmy stracili. Ale ja wiem, to jest kolejna inwestycja, proszę Państwa, która bardzo boli. Ja słyszę takie pokrzykiwania. Po co to targowisko? Tak dobrze było. Po co to targowisko? Po co ulica Radomska? Po co ulica taka? Po co Orlik? Po co sala gimnastyczna w Słupicy? Pewnie, że tak. Mogliśmy rozdawać te pieniądze tak, jak to się działo w latach 2006-2010. Wszyscy Państwa z radnych przychodzicie z jakimiś tam propozycjami inwestycji, natomiast w 2006-2010, jeszcze w 2011, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że grupa radnych, kiedy już był unieważnione wybory i wójt zdjęty z urzędu, jeszcze w tym roku do czerwca poszły setki tysięcy złotych na nagrody. I nikt tego nie widział. I nikt tego, proszę Państwa, nie widział. Ani Pani Drust nie podnosi tematu. Przecież mogłaby Pani przeanalizować. A to jest wręcz Pani obywatelskim obowiązku. Przepraszam, że przerwę. Pani radna, jeszcze się dopuściłam Pani do głosu. Proszę bardzo, zgłasza się Pani do... No, proszę, a przepraszam, nie chciałam, proszę bardzo, Pan.
Ja chciałbym przerwać tę dyskusję, ponieważ nie dotyczy ona celu, nad którym teraz debatujemy. Po drugie, wnioskowałem o to, żeby przewodniczący komisji przedstawili wyniki głosowania nad budżetem, tak jak są zapisane w protokołach. I mój trzeci wniosek, żebyśmy przystąpili do głosowania. Nie możemy tego zrobić, panie przewodniczący komisji rewizyjnej. Jak pan zna przepisy, obligatoryjnym punktem absolutorium jest dyskusja otwarta. I nie, więc ja próbuję kształtować dyskusję, natomiast nie mogę zrealizować pana wniosku, żeby po prostu przerwać dyskusję, bo jest protokół i fragment tego protokołu, jak pan wie, będzie elementem oceny RIO. Więc trzeba po prostu do radnych apelować i do pana wójta też, żeby się skupić na, tak jak to już padło, w 2017 roku podnoszone elementy. Albo są prawdziwe, albo nie są prawdziwe, na to są pracownicy. Proszę wykorzystać ich wiedzę i na tym się skupmy. Natomiast pani Drus, chce jeszcze zabrać głos, czy już nie? Nie, no ja chciałam powiedzieć. I o to proszę, o to po prostu merytoryczną dyskusję, bo tak to zaczniemy dyskutować o historii tej gminy i o działalności, a nie jest to przedmiotem. Państwu zwracałam uwagę, że przepis wyraźnie mówi, nad czym debatujemy i za co udzielamy absolutorium i co zatwierdzamy. Więc przywołuję radnych do porządku, natomiast pana proszę o odniesienie się do tych elementów wystąpienia grupy radnych, które dotyczą sprawozdania. Natomiast sprawy organizacyjne, pani radna, i do grupy radnych, to nie są sprawy faktycznie, które leżą w kompetencji rady. Oto pracodawcą jest wójt, on odpowiada za politykę kadrową. Fakt, że ona może mieć odbicie jakościowe, ale to jest jego odpowiedzialność i my nie będziemy łamać przepisu i wchodzić w tę odpowiedzialność. Więc bardzo państwa proszę, sprawy organizacyjne, sprawy kadrowe to są wyłączna kompetencja organu, który za to odpowiada. Tym organem jest wójt. Wracamy na ziemię do sprawozdania. Bardzo proszę o odniesienie się do tych fragmentów, które dotyczą wydatkowania środków ujętych w sprawozdaniu z tego, co ja tutaj wychwyciłam. Jeszcze nie wszystko zapisałam i zaraz przejdziemy do tego wniosku, bo to jest zasadne odczytania opinii. Odniesienia się komisji po prostu, bo ja prosiłam na wyraźną moją prośbę jako przewodniczącej, prosiłam komisję, żeby się pochyliły nad budżetem oprócz komisji rewizyjnej i do tego wrócimy. Proszę państwa, bardzo proszę panie jeszcze, tak jak powiedziałam. Jeszcze jeden zarzut, który pan jakoby umowa na wykonanie ulicy Kościuszki Wojciechowskiego i Dzierżona w jednym letnisku była podpisana, a nie zrealizowana. Kolejne kłamstwo i manipulacja. Pani radna, jak się sięga po umowę, to trzeba sobie zadać trudu, żeby tą umowę przeanalizować. Proszę państwa, umowa numer 16A/16 z 14 grudnia 2016 roku zawiera w sobie taki załącznik jak harmonogram rzeczowo-finansowy i był przetarg na wykonanie robót. Czytam. Przebudowa skruszywa po uziarnieniu ciągłym, frakcja 063, grubości 10 cm po powołaniu ulicy Kościuszki, 1900 m2 po 17,50 za metr kwadratowy, to jest 33 250 zł. Drugie, podbudowa skruszywa o uziarnieniu ciągłym, frakcja 0,63, grubości 10 cm po uwałowaniu, ulica Wojciechowskiego, 1332 m, 17,50 razem 21,560. I to samo dotyczy Dzierżona, 1480 m po 17,50 razem 25 908 zł, 75 zł, termin wykonania grudzień 2016 roku. Pani radna, ja mam serdeczną prośbę, niech pani nie kłamie, niech pani nie manipuluje, niech pani nie oszukuje mieszkańców za pomocą środków przekazu. Pani radna Drus. Chciałabym się odnieść do tego. Ja nie tworzę sobie niczego z powietrza. Plan wykonania zadań w załączniku inwestycyjnego. Plan wykonania zadań załącznika inwestycyjnego za 2017 rok. O drogach, drogi są. W dziale 600. Opis stopnia wykonania zadania, przyczyna braku wykonania.
w dziale 600. Wykonano ulicę Staroradowską, 1000 lecia Aleksandrowska 11 listopada. Pozostałe odcinki z niekorzystnymi rozstrzygnięciami przetargowymi przesunięte na rok 2018. I tu zostaje nam niewykonane Dzierżona, bo w projekcie było. Projekt dotyczył budowy dróg Wielkiego Staroradomska, 1000 lecia Dzierżona, Kartacz, Mamrzozowa, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego, Aleksandrowska 11 listopada. Byłby łaskawy Pan Wójt spojrzeć. Tak, ja już się odniosę do tego. Wykonano i tu Pan cytuje, co wykonano. Natomiast jeszcze ja cofnęłam się do roku 2016. W roku 2016 pozostały do wykonania Brzozowa, Tartaczna, Grunwaldzka. Miały być wykonane w 2017 roku. Te ulice zostały wykonane w 2018 roku. Więc proszę mi powiedzieć, gdzie tu jest nieprawda? Już Pani mówię, już Pani mówię. To jest manipulacja. Pani manipulacja polega na tym, że Pani Pasek zahaczyła o umowę z 2016 roku, która nie dotyczy asfaltu. Szanowni Państwo, trzeba odróżnić asfaltowanie, trzeba czytać umowę, czego ona dotyczy. Ona oczywiście 2016 rok dotyczy przebudowa nawierzchni ulica Kościuszki, Wojciechowskiego i Dzierżona i ta umowa została w całości zrealizowana. Natomiast te ulice, o których Pani mówi, oczywiście po pierwsze były ceny bardzo drogie, a później żaden wykonawca się nie zgłosił. W związku z tym, ja o tym mówiłem, przesunęliśmy. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Dzierżona i ulicę Kościuszki, mieliśmy problemy z uzyskaniem zgody z zakładu energetycznego, może nie tyle problemy, tylko zakład energetyczny postawił nam takie warunki, które po pierwsze były bardzo kosztowne, po drugie nie do spełnienia. Dlatego prowadziliśmy negocjacje i w tej chwili mamy już ustalone warunki i zgodę zakładu energetycznego na położenie asfaltu, bo to zakład energetyczny nam wyraża zgodę na położenie asfaltu zarówno na ulicy Dzierżona, jak i na ulicy Kościuszki. Więc wszystko to jest prawdą, natomiast manipulacja polega na tym, tak jak Pani Pasek powiedziała, nie została zrealizowana umowa z 2016 roku. Została zrealizowana w 100%. Dziękuję bardzo. Pani radna. Ja mam jeszcze taką... Przepraszam, no proszę bardzo, Pani dokończy. Ja mam jeszcze taką uwagę. Jeżeli były problemy z realizacją, to należało zdjąć zadanie w trakcie roku budżetowego, jeżeli było wiadomo w trakcie roku. Ogłaszaliśmy przetargi do końca. Ogłaszaliśmy przetargi do końca i Pani doskonale wie, że realizacja takiej ulicy Brzozowej, tych wspomnianych, to dla firmy to jest tydzień czasu, więc liczyliśmy na to, że mimo wszystko zgłosi się wykonawca i będzie chciał zrealizować te zadania. Dziękuję no, bardzo. Ja też liczę na różne rzeczy, no niestety. Jest procedura budżetowa, należało zdjąć na ostatniej powiedzmy sesji w końcu roku to zadanie i nie byłoby problemu. A tak jest postawiony zarzut i rzeczywiście jest to niewykonane i z faktami moim zdaniem się nie dyskutuje. W 2017 roku jest niewykonane i koniec i kropka. Ale jak przepisy mówią, Pani Radna, że jeżeli jest zadanie niewykonane, to jest pytanie, dlaczego ono nie zostało wykonane. Oczywiście mogliśmy zrobić zamiast trzech ulic jedną ulicę i zamiast za 500 tysięcy czy tam 600 trzy ulice mogliśmy zrobić jedną. Wtedy byście Państwo zarzucili niegospodarność, bo trzeba było poczekać do wiosny, może byłyby ceny niższe. Proszę Państwa, w związku z tym, że firmy, bardzo dużo firm realizuje zadania jako podwykonawcy na węzłach dróg krajowych i tak zwany ESEK, w tej chwili, Szanowni Państwo, nawet na kruszywo, na beton czy na asfalt trzeba czekać kilka dni, żeby kupić. Dziękuję bardzo. Ja mam tu jeszcze takie pytanie, bo jeżeli zostało niewykonane, to w wykazie przedsięwzięć przy WPF-ie zostało przesunięte zgodnie z procedurą. No też trzeba zwrócić na to uwagę. Na 2018. Jest to w 2018 w budżecie bieżącym, czyli przesunięcie było doprowadzenie załącznika wykaz przedsięwzięć w WPF-ie do zgodności.
Proszę bardzo, pani. Jeszcze pani wójcie, chciałabym zapytać, bo tutaj też było poruszone oświetlenie dróg wrzosów. Na ulica na Skrawie, musi szczelicy Piotrowice. Piotrowice mi się proszę też o wyjaśnienie. Ja, proszę Państwa, no i właśnie to problem polega na tym, że gdybym ja miał te zarzuty w piątek albo rano, ja bym się do tego przygotował. Pewne, powiem tak, z oświetleniem w tej chwili jest taka sytuacja, że ogłosiliśmy przetarg w tym roku, stosunkowo wcześnie żadna firma nie przystąpiła do realizacji. Żadna firma. W związku z tym trzeba czytać na BIP-ie. Na BIP-ie są zamieszczone wszystkie informacje. Nie ma się sobie pani uśmiechać. Ja wiem, że to jest niewygodne, ale tak jest. Ale tak jest. No, dla pani może nie ma nic, bo to jeszcze, wie pani, jak coś jest, to jeszcze sztuka, żeby to umieć przeczytać. Więc proszę państwa, no, to też nie jest winą gminy, że projektuje się, czy nie doszło do realizacji oświetlenia na przykład wrzosu Piotrowicą, o którym wiele razy mówiłem, tak? To są, proszę państwa, takie tematy, które nie zależą do końca od gminy. Znaczy ważne jest to, żeby gmina zrobiła wszystko, co jest możliwe w danej kwestii. Natomiast pewnych rzeczy, mówiąc kolokwialnie, nie przeskoczymy, bo jak się nikt nie zgłasza do przetargu, jeżeli wykonawcy nie chcą wejść na takie drogi, bo przypomnę, że po tamtej stronie torów, ale też i po tej stronie, tak jak ulica Kościuszki, to proszę państwa, są takie drogi, że przyjedzie wykonawca, obejrzy tą drogę i on dziękuję. On nie chce nawet wchodzić na tą ulicę, bo jemu się mieści maszyna po prostu. I to jest problem. To jest problem, z którym sobie musimy poradzić i sobie doskonale radzimy. Tak, mam jeszcze pytanie. Ja rozumiem, że te zadania osiedleniowe są przeniesione do wykazu przedsięwzięć na osiedlowe. Tak jest i one będą realizowane. A wykonanie dróg, pani skarbnik. Przepraszam, panie wójcie, że pana pomijam. Proszę zobaczyć wykaz przedsięwzięć, czy to jest faktycznie w wykazie przedsięwzięć, tak jak wskazuje radna, że nie ma. Przed tego przesunięcia, ulicy Dzierżona i tak dalej, tego przesunięcia. Czyli wykaz przedsięwzięć się zawiera. Proszę, pani radna. W bieżącym jest, ale w wieloletniej prognozie nie ma WPF. Bo to było jednoroczne zadanie, które zostało zrealizowane w danym roku. Pytania. Czy są jakieś pytania od radnych? Nie mam. Był wniosek o odczytanie. A pani jeszcze, proszę bardzo. To wprawdzie nie pytanie, ale korzystając z tego, że jestem obecna na dzisiejszej sesji, chciałabym się odnieść do dwóch kwestii, o których była tutaj mowa, a w których wydaje mi się, że po prostu z racji też prowadzenia spraw mogę mieć wiedzę. Pierwsza kwestia, w mojej ocenie, nie dotyczy kwestii wykonania budżetu, ale była poruszona przez siedzenie wniosek. Chodzi mianowicie o wypowierzenie odławiania zwierząt w 2017 roku podmiotom, które miały nie posiadać wymaganego zezwolenia. Z tego co kojarzę, jeśli się nie mylę, w 2017 roku wyłączne czynności w tym zakresie podejmowała lokalna fundacja, która nie posiada statusu przedsiębiorcy, a zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt, wymóg posiadania odpowiedniego zezwolenia dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców. To jest pierwsza rzecz. A druga kwestia dotycząca jeszcze odpraw za sprawy pracownicze, zwłaszcza ta kwota, którą tutaj się tak przytacza, za 46 tysięcy, pozwolę sobie wskazać, że jest to kwota, która została zasądzona tytułem odprawy. Pozwolę sobie państwu króciutko przybliżyć tylko okoliczności związane z tą sprawą, ponieważ ta kwota odprawy została przyznana przez sąd pani, która w swoim czasie pełniła w tym urzędzie funkcję sekretarza gminy. Ta pani została zwolniona dyscyplinarnie z uwagi na rażące naruszenie przepisów, takie nie inne zachowanie, już bez wdawania się szczegółów, i sąd w drugiej instancji zdecydowanie potwierdził podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego. Po uzyskaniu tego wyroku pracownik, były pracownik już zwrócił się z wnioskiem o wypłatę od pracy.
Zgodnie z aktualnymi orzeczeniami sądów, zwolnienie kogoś dyscyplinarnie oznacza, że jeśli przyszedł on na rentę lub emeryturę, to pomiędzy przejściem na rentę a emeryturę, a ustaniem w stosunku pracy, brak jest związku przyczynowo-skutkowego, ponieważ odejście z pracy nie było spowodowane chęcią przejścia na emeryturę, tylko odejście było przymusowe, bo dyscyplinarne. I z tego powodu urząd odmówił wypłaty odprawy właśnie w tej kwocie 46 tysięcy. Po inicjatywie pracownika do urzędu zgłosili się kontrolerzy z Państwowej Inspekcji Pracy, chcąc zweryfikować tą właśnie kwestię i zgodnie z wynikami tej kontroli, protokół na pewno znajduje się w urzędzie, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Po kontroli z PIP-u ówczesny już były pracownik wystąpił na drogę postępowania sądowego, do czego miał oczywiście pełne prawo. I sąd pracy zdecydował, że owszem, pomimo prawomocnego zwolnienia dyscyplinarnego, no należałoby mieć na względzie wieloletni staż pracy tej osoby i z uwagi na to sąd stwierdził, że tą odprawę należy wypłacić. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że są sprawą związane odsetki czy jakieś koszty postępowania, natomiast w mojej ocenie, pewnie subiektywnej, zdecydowanie bardziej gospodarnym i racjonalnym działaniem było podjęcie decyzji w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy, zwłaszcza, że prawidłowo ocenił to powiatowy inspektor pracy, ponieważ w ten sposób była naprawdę realna szansa pozostawienia w budżecie środków w wysokości 50 tysięcy złotych. I w mojej ocenie ta decyzja pana wójta wsparta jeszcze wynikami kontroli z powiatowego inspektora pracy była decyzją jak najbardziej prawną. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Proszę o zapoznanie radnych przez przewodniczących wszystkich komisji z wynikami prac komisji nad budżetem. Był wniosek taki. Proszę o poszczególnych przewodniczących. Po kolei proszę. Proszę bardzo, pani Monika Wrocławska. Proszę nazwę komisji podać. Protokół numer 5/2018 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Komisja obradowała 30 maja 2018 roku. Tematem posiedzenia było omówienie spraw związanych z sesją absolutoryjną i omówienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej opinii o przedłużonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017. I tutaj chciałabym odpowiedni fragment odczytać. No, komisja jakby zapoznała się z opinią RIO, przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu w obrębie, w zakresie dotyczącym swojego obszaru działania i opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu stosunkiem głosów za 3, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Kolejna komisja oświaty. Komisja oświaty i kultury również pracowała. Zapoznaliśmy się z opinią RIO. Stosunek głosów 3 do 0 pozytywnie zaopiniowaliśmy. Dziękuję bardzo. Kolejna komisja. Komisja ładnie w porządku też pracowała i wynikiem 3 do 0. Dziękuję bardzo. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa również zajmowała się jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, proszę Państwa. Przechodzimy teraz do punktu F. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok. Oczywiście zamykam dyskusję. To zdanie musi się znaleźć w tym protokole. Proszę Państwa, dostaliśmy dwa projekty uchwał. Jesteśmy przy projekcie tym, który dotyczy sprawozdania. Ja mam tutaj dwie kwestie.
takie formalne, proszę Państwa, na które chcę zwrócić uwagę, szczególnie tutaj no, radnym, a mianowicie literalnie artykuł 18a ustęp 3 mówi, że uprawnienie związane z, ze sprawozdaniem i absolutorium posiada komisja rewizyjna. I przepis co do sprawozdania też mówi, jaki powinien być tytuł tej uchwały. Uchwała tak naprawdę powinna być w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok. Stąd zgłaszam po pierwsze autopoprawkę do tego, bo musi być to tak jak mówi przepis, czyli jest rozpatrzenie, my rozpatrujemy i zatwierdzamy, a po drugie w tej uchwale z punktu widzenia formalnych nie powinien znaleźć się jako wnioskodawca wójt gminy, bo on jest zainteresowany tym. Ta uchwała powinna mieć wnioskodawcę przewodniczącego komisji rewizyjnej i w takiej formie no niestety tutaj nie możemy jakby debatować. Dziwię się, że nie została zwrócona uwaga prawna. Ja przepraszam, że dopiero teraz to zgłaszam, ale odczytałam jeszcze, upewniłam się i zapisałam sobie ten artykuł. Nie może być taka sytuacja, żeby wójt wnioskował o zatwierdzenie sprawozdania, o absolutorium. W tej sprawie kompetentny jest zgodnie z zapisem ustawy, żeby nie uchybić, przewodniczący komisji rewizyjnej. I tu co do tej autopoprawki, to myślę, że ją przegłosujemy, tak jak jest, że musi być właśnie rozpatrzenie i zatwierdzenie. Natomiast tutaj jako wnioskodawca jest to projekt, więc nie traktujemy tego, no nazwijmy, że tak powiem, jako dogmat, prawda, ale jednak powinna być na projekcie, powinna być pieczątka i podpis przewodniczącego komisji rewizyjnej, który jest głównym wnioskodawcą. Zgadza się, dodam tylko, że kancelaria dostaje do zaopiniowania projekt uchwał, które nie posiadają żadnego podpisu. Dostaje ten projekt, w tym przypadku referatu finansowego, więc w kształcie, w jakim ma on do nas dociera, nie posiada ani podpisu pana wójta, ani podpisu przewodniczącego komisji rewizyjnej. My go analizujemy pod względem zgodności z przepisami prawa. Natomiast wydaje mi się, tak oceniam, że to, że podpisał to pan wójt, jest wynikiem po prostu jakiegoś... A co pani proponuje w tym momencie? Proponuję w tym momencie zarządzenie przerwy, przekazanie projektu uchwały przewodniczącemu komisji rewizyjnej do dopełnienia. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Proszę o 10-minutową przerwę.